Czyli Zorkina dzisiaj, to znaczy Dmitra, jak zawsze. To jest nagranie z 3 tygodnie temu, pojawiło się 26 stycznia. Ma 816 uświetleń. Może być ciekawe, aczkolwiek ja nie oglądałem, także nie będę tutaj mówił, jak to. czy jest ciekawe, czy nie. Zobaczymy razem, czy jest ciekawe. Co jeszcze na czacie? Czy ja nic nie przygłapiłem? Chyba nic. Okej. Okay. Możecie jeszcze raz projekować stream i zasubskrybować kanał, gdyby ktoś zapomniał. Kto my co my? Wie pan? Będzie pan dzwonił do domu? Ogólnie tak, a dlaczego nie? No nie wiem, czy będzie pan dzwonił. Może nie chcesz. A co mam zrobić, żeby zadzwonić? Podać numer, ja zachowam go. Masz jakiś WhatsApp tam. Nie jestem pewien, jest to. To są. To moja starsza siostra ma. Pan jest więźniem? Nie. W sensie powiedział pan słowo cyfry, a nie numer. A to tak więźniowie zazwyczaj mówią cyfry. Proszę podać numer 8900, taki a Pali pan? Będzie pan palił? No, nie odmówię. Tam gdzieś pod, pod stołem mamy papierosy. Ten numer miałem w telegramie. Jeśli ona zostawiła ten numer, to. Kiedy jechałeś na wojnę, to pozostawiłeś ten numer siostrze, tak? Dla te, tak, dlatego że to jest jeden numer, który posiadam. No, jest w Telegramie. Jest, w Whatsappie. To zapalniczka i. popielniczka. Tylko niech pan wie, szybciej pali. Mówili panu, co, co jak. Kim. No, że pan jest blogerem powiedzieli, A nie ma jej w WhatsAppie. To oznacza, to oznacza, że nie ma tak. Dziwne A, na telegramie jest. Ten numer? 907. Cezary Grad pyta, nie wiesz Filipie, dlaczego Zolkin się nie pojawia? Wiem. Cezary, on na jednym ze streamów powiedzieli, że Zolkin teraz woli jakby brać udział w innych projektach, jeździć na front i oni tam mają dużo pomysłów różnych. No, prościej mówiąc, on powiedział, że chce po prostu, jakby, żeby każdy miał inne obowiązki na tym kanale i że nie ma sensu, żeby oni tam we dwójkę się dzieli. Dlatego, że oni mogą więcej tak naprawdę nagrać materiałów, kiedy każdy działa osobno, jakby Dzima, Dmitr działa osobno i Władimir działa osobno teraz. No, Władimir ostatnio jeździ na front, co on tam jeszcze robił ostatnio? Było też nagranie przecież z tej w tym obozie, czy jak to się nazywa, czy w bazie, gdzie ćwiczy Ruski Legion, ten Swoboda Rosji. Chyba głównie o to chodzi. I też Władimir powiedział, że, że on już ma dość po prostu tych, już ma dość raszystów i chce, chce z kim innym rozmawiać. I Dmitrowi pozostawił to. A dalej nie wiem, jak będzie, dalej może znów się połączą. Ostatnio był w sieci. To pozostawiłeś numer czy sim-kartę? Sim-kartę. I powiedziałeś, żeby, żeby włączyła go. No, znam go na pamięć, ten numer. I ona miała aktywować Telegram, tak? Na wszelki przypadek. Nie, po prostu, żeby miał łączność zero. Na tych liczbach. Na tych liczbach, dobra. Skąd pan jest? Z, Kamczan Z Kamczatki. Teraz mamy noc późną. W pół do ósmej, w pół do dziewiątej, w pół do dziesiątej, w pół dwo, do dwunastej, po dwie godziny, dwie, dwa, druga po północy. Może ona śpi teraz. To minus trzynaście godzin, może spać. Może pan na głosówkę nagrać. Natasza, to jest Andrzej. Jest ze mną wszystko w porządku. Jestem żywy, zdrowy. Tu tu mam możliwość napisać. Jestem jestem w niewoli. Nie wiem gdzie. O, niech pani odbierze telefon, no, porozmawiamy. No, obudzimy jak coś. To taka tam sprawa. Kto to jest? To jest to jest starsza siostra. A żonę masz? Mam dziewczynę. No, my z nią dopiero zaczęliśmy rozmowy z nią. E, nie żyjemy. Nie, że nie jesteście. Małżeństwem nie. A jaki rocznik? 88. A dlaczego jesteś taki samotnik? Życie takie, a co z życiem? Co z tym życiem? Ten. No, taki charakter mamy, coś jeszcze. Jaki charakter? Wszystko naraz. Jaki masz charakter? No, czasami hul hul hulam, tam hulanki, coś jeszcze, imprezy jakieś tam, to może dobra. Kończy już to palić. Masz mało pieniędzy, co? No tak, brakuje i poszedłeś na wojnę, żeby zarobić. Nie, nie, nie. Zawsze było mało pieniędzy i sytuacja też jest niezbyt. O, jakoś mi w głowie zaczęło się kręcić, głowa się e, zaczęło się kręcić, no wiem dlaczego, dlatego, że nie palił pan długo. Dobry wieczór, dobry wieczór. Co tam? Ogólnie? Czy konkretnie? Teraz? Może po kolei? Ogólnie, ogólnie co tam? Zdarzało się gorzej, a teraz w tym momencie jakoś nieźle. W sensie przed niewolą było gorzej, czy nie było? Przed pojawieniem, w sensie zanim tu się pojawiłem, w tym obwodzie i w ogóle było gorzej. Mhm. Było za co? Oczywiście. Jak to za co? No przyszliśmy na wojnę oczywiście. Dwie strony zaćmiło. A nie, nie zaćmiło, tylko dwie strony. mam. To jest moje zdanie. Dobra, wrócimy do tego zdania. To jest było ogólnie. A co? A co osobiście? No, no oczywiście, że źle, ale dlaczego źle jest? No, daleko od domu jestem od przyjaciół. Straciłem swoich bliskich. Mówiąc prosto, jeden był mi bliski. Na jednym podwórku dorastaliśmy. Dlaczego pan go stracił? Wojna, tak wyszło. Wzięli nas na, na punkcie... No, szturmem wzięli nas. Był szturm i ja miałem szansę. Zostałem żywy. A, a, a co z nim? A on nie miał szans. Zabili go? Prawdopodobnie tak dlatego że dlatego, że z opowieści tam, gdzie byłem wcześniej. Że wszyscy dwusetni. Problem. Problem? Oczywiście, że problem. Dlaczego? Szkoda chłopaków. Rodzice ich. A za co oni zginęli? Tam Tamci chłopaki? No, to jest to trzeba ich zapytać, no pointeresować się. Można jakoś może jakoś zadzwonić do, do dwusetnego, zapytać za co zginęli czy co. Nie, no może tak. To jest ciekawa rozmowa, myślę, będziemy mieli, myślę, że będziemy mieli ciekawą rozmowę. A kiedy myślę, to tak to jest. A niech pan się przedstawi. Andrzej Andriejewic, urodził się w Kamczawskim Obwodzie. 88 rocznik. Wcześniej mieszkałem w mieście, w mieście Jelizowo-Kamczawski Kraj, aha. Jasne. Pan jest zmobilizowany. Tak, 24 września 22 roku. Wydaje pan pozwolenie na nagranie i publikację tej rozmowy? Publikację? No, tak. Niech pan, jak pan mówi, nie, to ja usuwam. Tak, pozwalam. A dlaczego pan pozwala? A ja na przykład nie chcę z panem rozmawiać. No pozwalam, wydaję zgodę. Dlaczego pan wydaje zgodę? Chcę, chcę, żeby to co, to żeby żeby siostrę zadzwonić. Czyli to jest szantaż, tak? Nie. Czy teraz dopiero wymyśliłem. Nic takiego nigdy nie robiłem. No oczywiście, że nie. Wszyscy znają swój numer. Nie, no żeby mnie, żeby mnie zobaczyli, że żywy, zdrowy jestem. O, no proszę. No i chcę opowiedzieć, że co tutaj, że tu nie jest aż tak źle, tak jak nam tłumaczyli wcześniej i że jak traficie do niewoli, to może pan przeklinać. To jest YouTube, to my mamy to gdzieś. Jak pan chce powiedzieć, opowiedzieć jak jest. Dobra, znalazłem normalny argument. Jest jest przycisk, usuń automatycznie, i to decyduje o kwestii zgody. W kwestii zgo zgody, no jest takie Dmitry Taksafon, tak? Kto? To jestem ja. Aha, rozumiem. Słusznie? Nie, nie ja wcześniej nie, nie, nie znałem pana i nie, nie oglądałem. A mi powiedzieli, że zmusili pana, żeby pan ze mną rozmawiał. Nie, nie, nikt mi nie zmusił. Jak pan może to udowodnić? No. No, zapytali mnie, czy chcę do domu zadzwonić. No, ja powiedziałem, że tak, chcę. Jakieś wiadomości dostaję? Dobrze. A... Czyli wydaje pan pozwolenie? Tak. Wie pan, że będzie zostanie pan wrogiem narodu. Ale przez co? Przez to, że przez to, że pan rozmawia z wrogami ze mną, przecież ja jestem pana wrogiem. Przez to, że dzwoni pan do domu. Czeka czeka na państwo tam więzienie. Być może i Pan, rozumiejąc y, ten cały ciężar i ból, tak czy, Pan tak czy inaczej zgadza się. Tak, chcę, żeby mnie zobaczyli, zobaczyła moja rodzina. O, to brzmi już ciekawie, dlatego, że możliwość usunięcia głosówki oczywiście mam, ale jakby nigdy nie, ten, nie, nie używałem tego. Może Pan podać powerbank? Na... Po prostu... W tym momencie, jakby rozumiem, zaczynam rozumieć, że, że to jest moja jedyna możliwość, żeby, żeby na wymianę mnie wpisali. I wiem, że oni się martwią bardzo o mnie. Dlatego. A kto tam czeka? Siostry czekają, a matka? Nie, ani matki, ani ojca nie mam. A gdzie oni są? Zgin, umarli. Matka jeszcze, jak miałam 11 lat, w 91, przez co yy, yy, serce? Nie, nie 11. A w 99 umarła, kiedy miałam 11, dobrze. Przez co serce nie wytrzymało. A dlaczego nie wytrzymało? Praca, to wszystko razem. A jako kto pracowała? Robiła ten, no bo była budowlańcem, ścianę malowała, a ojciec ojciec też, budowlaniec, betonu, betonem zajmował się, a później po mamie to jeszcze miałem starszego brata, samochód go potrącił. Ojciec z tym, zaczęli mnie tym straszyć, no w sensie umarła matka w 99, tak? Tak, miał pan 11, 85, 88, tak? Rocznik jest pan, no mniej więcej, no prawie. Później ginie starszy brat, tak? Tak, samochód go potrącił i ojciec zaczyna chlać, tak? Tak, 2021, w 2021 2005 on też ten, ja miałem 17, 17. To sta starsze siostry, starsze siostry, dwie starsze siostry, tak? Macie, czwórkę macie w rodzinie, tak? E jestem najmłodszy. Ja po prostu próbuję wymyśleć y scenariusz. Zapomniałem w domu naszego rozmowy, naszej rozmowy. Zap próbuję wymyśleć, y gdzie pan studiował? Uczy, uczy, uczył się w Pieczerskim kraju średnia szkoła numer 1 imienia Omonosowa Szkoła imienia, numer 1 imienia omonosowa. W mieście Elizawiet. Ile pan klas skończył? 9, a później później zawodowa uczelnia na spawacza. To znaczy 11 klas skończyłem. I dostałem zawód. I, I po zakończeniu dostałem się na pracę do, ze spe, z, specjalność, tak pan miał? No tak, według specjalności, tak. I pracowałem. No z wyjątkiem roku służby pobrowej wojsku, gdzie pan odbyła służbę? W mieście Birabidżan. Rakietowa artyleria zabezpieczenie. Jaka to jest republika? To jest y, Okręg Autonomiczny Żydowski. Z wojska znów y, pracowałem według zawodu. Do dzisiaj. Przed wyzwaniem. Ile, ile pensja y, tego spawacza elektrogazowego? Jak tak to się nazywa? Ile, ile płacą? No to jest chyba musi być dobra pensja. No w zasadzie tak, musi być. Ale, ale, na, ale jak wygląda naprawdę? Razem z nocnymi z dodatkowymi zastępstwami i tak dalej tu od kwietnia pracowałem teraz do września i 100% 100. 100, ty 100 tysięcy to są dobre pieniądze. Jak pan ma średnio 15-20, dostajecie to 100, to jest całkiem nieźle. Nie, nie. No ale mamy tam taki region. No tak, mamy taki region. Mamy drogie ceny, dlatego pensje też mamy większe. Co pan lubi w życiu? Co, pan, co pana interesuje? W garażu? W garażu odwalam, to znaczy zajmuję się w, tak samo spawaniem w garażu, e, piece, mon, mongale, e, te grille, na, na wędkarstwo, na wędkę z e, Boże e, Wędkarstwo. Tam z przyjacielami jeżdżę, e, łowię ryby, wędkuję. Pan jako elektryk, e, zna Pan prawo OMA? Jestem elektrospawaczem. To, to nie jest elektryk. No, no ale przecież ma pan słowo elektro, elektrospawacz. No ale zwarcie tam gaz pod presją dają i to się spawa, nie? Jest to elektrodugowe spawanie, Boże. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak to się tłumaczy. Tym bardziej, tym bardziej. Tak no jest to zwarcie, to, czyli nie zna pan tego prawa oma. Siła jest współmierna. Nie pamiętam dokładnie dobra, no nie to nie. Uh, no po prostu w procesie pracy, kiedy pracuje, to ja mam armaturę i ja mam ją spawać i tyle. Jak to działa, to pan mnie interes nie wiem. No po prostu widzę to, odróżniam metal i tak dalej, to po tyle potrafię. Gdyby pan trafił do średniewietrza i tam być, dobrze, co to, z... Jakieś... jakaś ta rozmowa słaba jest, słuchajcie. A... Dalej, ja to pominę o jego pracy, bo to jest najnudniejsze chyba. Macie tam wszyscy problemy z zębami. Dlaczego w wielkim niedokraju macie wszyscy problemy z zębami? Dobrze pan rozumie, o czym mówię? Tak. No to chyba przez medycynę. Przez medy a co z medycyną macie? No, długo to wszystko trwa, to kosztuje i yy, przecież macie darmową medycynę. To ogólna medycyna jest darmowa, a indywidualna, kiedy trzeba coś zrobić, jak dopóki coś nie zaboli za bardzo, to, to nie idziemy. Dobra, jak oni przeszli od prawa Oman do stomatologii. Ja przewinąłem fragment o jego pracy, bo wydaje mi się, że to może być nudne. Z 50 jeńców y, tylko jedno z pojedynczych mają, tylko niektórzy y, jakby mają, nie mają problemu z zębami. Dobrze mówię? Ogólnie tak. Zgadza się pan z moim twierdzeniem? To nawet nie, że od medycyny zależy, tylko my sami, jakby tak y, my sami olewamy to. No tak, no sami olewacie, nie, no niewątpliwie. A przez jedną stroma. Ja zacząłem robić jedną stronę osobiście i nie zdążyłem, niestety. Mhm. Dostał pan wezwanie. Tak, 24. I co robił pan? 24 września. Ucieszył się pan? No nie. Poszedłem do Waincomu z wezwaniem. Trzeba było pojawić się w ciągu dwóch godzin. Mhm. I, no i co? I. Pojechałem od razu, w ciągu dwóch godzin. Dostał pan wezwanie Po dwóch godzinach przyszedł pan do Wojenkomu i od razu pana zabrali? Nie, no nie. Autobus już pojechał. Powiedzieli, żebym się pojawił do, na, na godzinę dziewiątą. No, do odpowiedniego, w odpowiednim miejscu. Gdzie pan pojechał? Do jednostki wojskowej. A później poleciał pan tutaj? No tam. Zadali nam obuwie, odzież, dwa, dwa tygodnie, albo coś, dwa, albo trzy tygodnie. To było szkolenie. I jak szkolenie? No jak siedzę tutaj to nie jest Nie, to jest skutek. Ale czego, czego, czego uczyli tam? No, podstawy mówiąc prosto. Wytłumaczyli. Wytłumaczyli, jak strzelać. Jak nadawać pierwszą pomoc. Ile pan razy strzelał? No, po magazynku dali strzelić. Jak ktoś miał mniej. Komu ktoś mniej, ktoś więcej. No, czyli wszedłem tam. Z kolei... Jak ktoś był pierwszy w kolejce, to ten więcej miał nabojów. Jak to działa? No tak to działa. A ostatni w ogóle nie miał nabojów? No, nie miał jedną garstkę. Garst... Jedną garstkę patronów miał. Nabojów. Aha, no tak. Czyli ogólnie nawet. powiedzieli w ogóle, jak z tego korzystać, jak tego używać i kiedy pan w, wszedł na Ukrainę? Żeby nie skłamać, mniej więcej dwa dni chyba po dwóch dniach, 17... Nie, nie... Plus minus dwa dni, no 17 października. O, dobrze, to do, długo pan powalczył. Grudzień, styczeń, Trzy miesiące prawie. Trzy... To pan jest spacnazowcem już. Aha, no. Głównie tylko spacnazowce u nas. Nie no. Jak długo pan te dał radę? To jest rekord tak naprawdę. Mieliśmy obserwacyjne pozycje głównie. A gdzie to było? W jakim rejonie? Pod nowosjełowką. Wieś Urożajnoje. je. Jaki to jest obwód? Z tego co rozumiem, to jest granica z Zaporijskim obwodem. Niech będzie ja. No dobra, i co? Przez 3 miesiące nie walczył pan po prostu? Siedzieliśmy w okopach. I co jedliście w okopach? No co? No? Głównie to. To jest tuszonka, zupki chińskie, ziemniaki. No chleb, galety, yy, czosnek. Yy, co I co, nie brakowało jedzenia? W zasadzie tak. A nie w zasadzie? A... No nie, że było jakoś dużo tego, yy, ale głodni nie byliśmy. No dobra, w porządku. Co, no, co mówi o dowództwo? Kiedy zwycięstwo? Kiedy to się skończy wszystko? Mówili tak. Yy, Odpowiem w ten sposób. Pytaliśmy, ile mamy tu jeszcze się znajdować. Nam powiedzieli, że aż do zwycięstwa, do zwycięstwa. A kiedy co? Nikt nic nie wie. Dowództwo samo nie wiedziało do jakiego zwycięstwa. Siedzimy, czekamy. Pracujemy, No, jak dzwonią do nas. To znaczy, powiedzą iść, to idziemy jak powiedzą nam, że tutaj się znajdować, to mamy tutaj się znajdować. No i, no i cały czas znajdowaliśmy się w jednym miejscu. I co miejscowi mówili? Wszyscy różnie mówili. Ktoś... Ktoś w ogóle nie odwracał twarzy w, 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 w naszą stronę. Ktoś, ktoś... dawał... Ktoś częstował tymi dżemami, tam kwaszonymi, tymi... No, żeby nie było tego. Żeby nie było, że my oni tylko nam dają, to my im też dawaliśmy. Co, kupcy, tak? Albo tak, kasze, albo, czyli kupcami jesteście, tak? Targowaliście. Nie, oni nam, my im też. Tak jak w średniowieczu, wieczór, wymiana. Dziękuję. Mówiliście? Mówili wam ktoś? Mówił wam ktoś dziękuję? Mówili nie trzeba. Co nie trzeba? No to co my im dawaliśmy? Dawaliśmy im kaszę, tam makaron. Nie o to mi chodzi. Dzięk w sensie chodzi mi o to, dziękowali wam miejscowi mieszkańcy za to, że przyszliście. Osobiście nikt mi nie, nie dziękował. No nie rozmawialiśmy z nimi, a po chatach łaziliście? Po chatach, w ogóle po zniszczonych, tak? No na przykład drewno na piec na zbierać, no żeby ciepło nam było. No zniszczone już wszystko tam było, ale na piecach pozbierać drewno, żeby było ciepło domu. W domu to znaczy gdzie w domu? No, w tym domie, w, który, do którego, w którym mieszkaliśmy. A w jakim mieszkał pan domu? Znaleźliśmy dom, i kto wam pozwolił? Pusty był. Dowiedzieliśmy się, że miejscowi mieszkańcy, znaczy tam ci, którzy wyjeżdżają, pozostawiają dom i ludzie patrzą, jakby obserwują ten dom i my mieszkaliśmy w takim domie. Przychodziła babcia i ona cały czas obserwowała, co tam, żeby te wszystkie rzeczy, które były w domie, żeby nikt nic... To jest w porządku? Ona nas... Nie, nie o to zapytałem. No a dlaczego nie? No my trzymaliśmy dom w porządku był i nam po, po pozwolili tam za, zamieszkać. Pan naprawdę, pan na poważnie mówi, że to jest w porządku, kiedy państwo w zasadzie okupanci szabrownicy mieszkacie w obcym mieszkaniu, domie? No mówię przecież z pozwolenia. Ale właściciele pozwolili wam? Nie, właściwie właściciel nie, ale tam, gdzie oni zostawili, te, ci ludzie, którym oni zostawili, to pozwolili. To może wezmę teraz automat i powiem panu, żeby pan robił przesiadę, dopóki pan nie spadnie. I co pan będzie robił? No chyba będę robił przesiadę, dlaczego? Rozumiem, co pan chce powiedzieć. No i co chcę powiedzieć? Że na, my mamy automaty, dlatego nam pozwolili. Aleluja. Mogę tak myśleć? No, no tak. Ciężko odmówić o sobie z automatem, przecież powiedział pan, że będzie pan robił przesiady, tak? Dobrze mówię? Dobrze. No to było tam szczerze pan jest szabrownikiem? Nie, tak. Nie, no gdy, jeśli to, jeśli chodzi o naszą rozmowę, to no tak, ale dlaczego pan tak, no tak. No, niech panu udowodni, że pan nie jest szabrownikiem i ja przeproszę pana. Przecież w porządku, jakby nie mam krony na głowie. To było. Tak jak. No, tak jak tam my wprowadziliśmy się do tego domu, to nie było tam żadnego szabrownictwa w tym. To było. Trzeba było gdzieś mieszkać w tym momencie. No i bierzesz swojego dowództwa i pytasz słuchaj dowództwo, gdzie my mamy mieszkać? Jakby jesteście wojskowi, musicie mieć w zasadzie namioty, a musicie mieć polową kuchnię, a nie przychodzić i zabierać dom ludziom, chodzić, zbierać jedzenie od ludzi. Ktoś pozwala wam zbierać to... To te szczątki tam po tych domach? No nie. A jak to wychodzi? No, rozbity dom w ogóle tam. A kto go rozbił, ten dom? Nie wiem. A jak to pan nie wie? No, wjechamy, tam tak było. Ale zgadza się pan, że ten dom, zanim przyszliście państwo, był w porządku? Co? Przyniósł na tą wieś ruski mir. Pan, jako przedstawiciel tego ruskiego miru, były całe domy prawdopodobnie. No, ja mogę na pewno powiedzieć, że były całe. Dlaczego ludzie powinni chodzić i odwracać się od państwa? No, dlatego właśnie oni odwracali się. Dlaczego? Dlatego, że myśleli, że no tak, że my rozbiliśmy im wioskę. No setki są takich wiosek rozbitych setki, setki, wyzwoliciele. Po co tu przyszliście? Po co biegaliście przez 3 miesiące z automatem? Kogo wyzwalacie? No, tak jak nam powiedzieli, nie tak jak powiedzieli, pan osobiście. Ja osobiście? Tak, pan osobiście. 3 miesiące pan, biegał pan przez mój kraj. Obserwowałem. Pan osobiście nie obserwował. Biegał pan z automatem. To, że posadzili was do okopu do obserwować, to pana funkcja w konkretnym okresie, w konkretnym miejscu. Pan jako osoba, co pan robi w obcym kraju? Wy, wykonywałem jakiś tam obowiązek. No jaki masz obowiązek? Korzystam prawo na, na perty. E, jaki masz obowiązek w moim kraju? Twoja ojczyzna cię znaczy tak, ojczyzna zawołała, ale ja Ciebie nie, nie zapraszałem. Jakie państwo? Moje państwo. E, w, pójść do obcego kraju? Jesteś w obcym kraju, zapytałeś ludzi? Potrzebujecie pomocy, czy nie? Mnie zapytałeś? Nie, nie pytałem. To możemy się zastanowić teraz. Zacząłem mówić na perty, może to nie wygląda za dobrze, ale nie, no w porządku. No ale chciałem, żeby pan odpowiedział na bazowe pytanie. Co to robicie? Kogo przyszliście wyzwalać? Przyszedłem tutaj, o ja osobiście, tak. Hmm. Udowodnić sobie, że... No, coś udowodnić. No, głupi jestem, kurwa, i tyle, i udowodniłem. Przyszedłeś udowodnić sobie, że jesteś głupi? Nie no, nie zabijać ani bronić. Y jeszcze raz, no to jest bardzo ciekawe teraz. Przyszedłeś coś sobie udowodnić? Że jesteś głupi, albo że nie jesteś głupi? No, że ja mogę coś, kurwa, albo chuj wie, ale co możesz? Już mylę się. To możemy pomóc ci. Mamy czas. Będziemy rozplątywać tą. No, powiedziałeś piękną, kluczową rzecz. Przyszedłem udowodnić sobie. Bierz papieros, to będzie ciekawe. Mówiłem, będzie ciekawe. Bierz papieros. Nie da się rzucić palenia z wami. Coś tam kombinuję z tytoniem. No jakieś kurcze, nie wiem, próba w życiu, jakieś jeszcze próba, kurwa. No można tak po cholera wie, co ja chciałem udowodnić sobie. Chciałeś przygodę, może? Życie, zacząłem cenić teraz życie swoje i zrozumiałem, że nic nie zrobiłem w swoim życiu, w ogóle nic. I to zrozumiałem, tyle zrozumiałem. I to jest tyle. To może jeszcze raz spróbujesz odpowiedzieć na pytanie za co za co twój gość z podwórka zginął? Za nic. Jak to za nic? To jest popielniczka. Yy, Jak to za nic? Też coś. Udowadniał sobie, i no nie wiem, co. Nie wiem, nie wiem, po co on tu poszedł. Nadal nie zrozumiałem, po co ty przyszedłeś. Życie nie było dla ciebie wartościowe. Teraz zobaczyłeś tą całą masakrę i zacząłeś cenić życie. Kurczę. Coś, jak to, jakby to powiedzieć, albo nie powiedzieć. No powiedz, jak ci się kręci, co masz na języku, no to powiedz. A co mam mówić, że po co przyszedłem na wojnę? Tak, po co przyszedłeś tutaj? Zabijać? Na pewno nie zabijać. Załóżmy. Gdybym chciał zabijać, to... To bym strzelał, kiedy trzeba było. Zabiliby was wszystkich, tak. A ja nie mogę strzelać. Zabiję. Nie mogę zabić człowieka. Zrozumiałem, że nie mogę tego zrobić. To nie leży w mojej, w mojej władzy. Pieniądze? Nie, nie, nie. Pieniądze, pieniądze też nie. Nie przez pieniądze. Nie brakowało mi pieniędzy. No to po cholerę tu robisz? Powiedzieli, żebym szedł. Jak baran. Jak baran? Naprawdę? Ja to wiem. Oglądałeś telewizor? No. Oczywiście, że oglądałem. I co oglądałeś? Nie oglądałem wiadomości, a co oglądałeś? Głównie jakieś, jakieś bzdury. No to ciekawe, co to za bzdury. No Comedy Club tam takie. Dzicz powiedział, oglądał. No takie tam. No i dlaczego w takim razie, jak barany poszliście? Ile kilometrów do Komchatki? Dorostowa gdzieś z 11 godzin. 11 godzin gdzieś około tego. Aha. Do Moskwy 1000 z 9 tysięcy tak. Twoja ojczyzna? Tutaj? To jest twoja ojczyzna. Na, nie, Nazistów widziałeś? Nie. Banderowców? Nie. Natowców. N -n -n. To co widziałeś? Kurczę, szczerze? Nie, nie szczerze, to mów, co chcesz. Nie, no, mówisz, możesz mówić, co chcesz, ale interesuje mnie, żeby szczerze mówił. Takich samych ludzi jak my zobaczyłem, rosyjskojęzycznych. No, z akcentem tam, ze wszystkim. Wyobrażasz? Tylko ci ludzie mówią, potrafią jeszcze w innym języku mówić, którego nie znacie. Sar, Sara macie idiotę. Będziesz taki odważny, żeby to powiedzieć? My nie mamy cara. A kogo macie? Prezydenta. Nie macie prezydenta. Ile ten car dowodzi już? Od 20 z przerwami. Ile lat? 20 lat na pewno. Na pewno 20. I kim jest ten car? Jesteście krajem, który handluje ropą, gazem, i sami kupujemy na cały świat, i sami żyjecie w głównie. Tak, dokładnie. Dlaczego tak? Ryba. Ryba. My powinniśmy mieszkać na Kamczatce, w czekoladzie w ogóle. I co w czekoladzie żyjecie na Kamczatce? Nie. No, ryba drożej kosztuje niż mięso, drożej i tam wydobyw wydobywać się, nie, rybę głównie wędkują ci, którzy przyjeżdżają na zarobki, wszyscy wyjeżdżają do Moskwy albo do innych miast, do, w naszym, w naszym mieszkańcom Kamczatki mało co zostaje, dlaczego tak? Pieniądze, pieniądze. Pieniądze i. i oszczędzanie do niczego dobrego nigdy nie doprowadzało. Jesteście niewolnikami. I nawet nie jesteście chłopami. Może pan udowodnić, że pan nie jest niewolnikiem? Z uwzględnieniem tego, że 6 minut temu pan powiedział, jak baranów pogonili was cholera wie gdzie, i musieliście robić to, co, nie, ale to z panem w ogóle to ciekawa historia, że pan chciał coś sobie udowodnić, ale nadal nie rozumiem, co pan chciał sobie udowodnić. Nic pan nie chciał udowodnić, po prostu bał się pan skutków, co będzie, co by było panu, gdyby nie przeszedł pan do wojen komu, nie? Dobrze mówię? Tak. Dlatego, że co powiedzieli? No, że trzeba iść. Kim pan jest? Pan nawet nie sprawdził. Nie wsadzają. A powiedzieli panu, że wsadzają do widzenia. Nie, yy, tak. Yy, no to nie wsadzają. Nawet pan tego nie sprawdził. Nawet nie sprawdzałem. Nawet nie, nie próbowałem. Faktycznie. Powie pan coś do Putina? Może nie. Dlaczego? Nie chcę. Do swojego cara, prezydenta, przepraszam. Ukraińcy, przepraszam niespecjalnie, ale... Ale zwróci się pan do swojego prezydenta? Nie. Dlaczego? Może ja zwrócę się do swojego prezydenta, a pan do swego zwróci się. Może zróbmy tak? Nie chcę ten. Boi się pan? Nie, no widzę po prostu. Boję się skutków. To jest w porządku? Oczywiście, że nie. Państwo, pan boi się zwrócić się do swojego prezydenta. No niech pan go pozdrowi czy coś. Pozdrowienia. Powie, niech pan może powie pan, że jest spoko gościem. Że jest dziadkiem, który zwariował, albo może pan mówić, co chce. Mogę zwrócić się do swojego prezydenta, jak pan chce. Nie, ani razu nie zrobiłem tego przez setkę nagrań. Jedyne co. Prezydent Federacji Rosyjskiej może powiedzieć, że trzeba. Że, mogę mu powiedzieć, że trzeba skończyć tą wojnę, dlatego że dużo ginie młodych chłopaków. Ale jak y skończyć? No, jakoś, jakoś się dogadać, jakoś coś, no nie wiem. On, oni politycy, oni lepiej wiedzą. To tak nie wygląda. Jesteście krajem terrorystą, który niszczy pokojowe miasta. Z terrorystami nikt nie będzie dogadywał się. Powiedział pan teraz kluczową rzecz. Boi się pan zwrócić się, dlatego że jest pan niewolnikiem, który się boi cokolwiek powiedzieć. Nie poniżam pana, dlatego że pan jest jednym z 500, którzy tak samo boją się cokolwiek powiedzieć. Ja na przykład wiem, że mój prezydent nie zobaczy tego nagrania. Może ktoś go mu tam pokaże. Nie wiem. Po pierwsze, mamy urodziny. Dzisiaj nasz prezydent ma urodziny. Władimir Aleksandrowicz. Życzę mu zdrowie i jednak skończyć to, co zaczął zwycięstwem jednoznacznym. Nie wiem, kiedy pojawi się nagranie, jak później się pojawia, ale nie jest mi wstyd ze swojego prezydenta. Życzę mu zdrowia. Też popełnia błędy, też ma, nazwijmy to, ma problemy swoje, ma też... Pytania są do niego od narodu. Ale wojna nas połączyła przeciwko wam, faszystom i okupantom. I wiem, że jeśli będę mówił teraz całości przeciwną historię, że mam złego prezydenta, robi wszystko źle i nic mi za to nie będzie. Czuje pan różnicę? Jesteście niewolnikami, których pogonili jak baranów. Do obcego kraju nie wie pan, nie wie pan kiedy koniec, nie wie pan kiedy zwycięstwo albo kiedy przegrana. I wasze władze to są wszystko to są ci dranie, które, którzy swoich dzieci nie wysyłają na śmierć. Nie mogą nadal się określić. Rozumie pan, jakie to jest zabawne? Użył pan dwa razy słowo wojna i już pan może dostać za to termin w więzieniu. Nie możecie mówić wojna. Powinniście mówić specjalna operacja wojskowa. Wie pan o tym? Dlatego, że nie ma wojny. A co to takiego w takim razie, kurwa? No tak, to jest operacja specjalna wojskowa. No tak. Tak jak kontrterrorystyczna operacja wcześniej była. Przecież nigdy nie nazywać się białym. białym. Zawsze myśleć jakieś bzdury. No i to właśnie. To jest to. No to kto kogo będzie wyzwalał? Albo powinien wyzwalać. Może państwo trzeba wyzwolić? Żeby przynajmniej zobaczyliście, co na tym świecie się dzieje. Był kiedyś pan za granicą? Nie, nie. A ma pan paszport zagraniczny? Nie, nie mam. Możemy zagrać w grę. Będzie pan wymieniał miasta, w których pan był, a ja będę wymieniał kraje, w których ja byłem. Nie, no, mało miast. Od razu. Moskwa, Petersburg. Trzy miasta. No i Birobidżan. Cztery. Jeszcze jakieś wymienił? Anna, Pagielinczyk, 5-6. 6 miast. No i w zasadzie tyle. Nie, no nie ma paszportu zagranicznego, nie był w Europie. No i to tyle. A ma, ja mam wymienić, gdzie byłem. No, czyli tam lista będzie dużo większa. Nie, no w zasadzie nie, nie warto. No ja też uważam, że nie warto. Jak tam u was tą wojnę traktują? Co ludzie mówią? Wszyscy różnie. Ktoś mówi, że to jest kurwa, to nie jest nasza wojna. Ktoś mówi, kuźwa, tak samo z wiadomości, ze wszystkiego mówią, że no tak jak no tak jak ogłosili, mów, powiedzieli, że naziści tam i te wszystkie inne bzdury, a ktoś? Ktoś po prostu neutralnie, neutralny ma stosunek do tego. No. Żyje dobrze i mnie nie dotknęło i dobrze. I ja będę stał sobie nadal w trzodzie i dobrze. Tradycyjnie nasi jeńcy zwracają się do narodu swojego. O ile pan chce czy jest potrzebna wojna czy nie jest ma pan chyba już osobiste zdanie jakieś nie wiem czy ma pan no moje zdanie no tam niech pan mówi do kamery w sensie nie że zdanie tylko niech pan się zwróci się do swoich ludzi do swoich ziomków do ziomków kamczackiego kraju ale ogólnie do dalekiego wschodu um, My stamtąd ty tak dużo nam ludzi już zabrali. Większa część nie wróciła żywa, nie wrócili, dlatego. Jeśli macie możliwość, to nie trzeba iść na tę operację. I trzeba to wszystko. Kończyć to poko pokojowo, starać się skończyć to. Dziękuję. Dlaczego jesteś taki napięty? Palec ci odciąłem czy co? Nie no. Coś źle poszło, czy nie? Nie, no w porządku, ale myślałem że inaczej będzie. Nie, tak. Myślałem, że tak to właśnie, że będę siedział i ja po prostu jestem... Ja nie potrafię, no... wyrażać swoich myśli, ale to... to są skutki mojego wykształcenia. Skutki czego? No mało czytam i w ogóle... Powiedzieli mi, że dowiedziałeś się, kim jest kompozytor tutaj, w sensie, co oznacza słowo kompozytor tutaj, dopiero. No, wiedziałem, po prostu kurczę. A ten, ten się śmieje w tyle. Naprawdę powiedzieli mi, że, że nie wiedziałeś, co, kim jest, co oznacza kompozytor. No tak, jak chcesz palić, to pali. Mogę jeden papieros? No mówię ci tak, dlatego że trzeba jeszcze dalej. No dobra, to dlaczego boję się powiedzieć coś prezydentowi? Jak tak żyjecie? No na Kamczatce już dawno. My nie wybieraliśmy go. On kurwa... Jak to nie wybieraliście? A kto go wybrał? No, jakoś to kurwa, u nich to działa tak. No, ale głosowałeś? No, ale za niego nie głosowałem. A za kogo głosowałem? U nas nawet, kurwa, nawet zabrali wcześniej, było tak. Było. No, przeciwko wszystkim. Czyli już nie ma tego, nie można przeciwko wszystkim głosować. No, to, to za kogo głosowałeś? Pozostawiłem. Postawiłem za Żyrynowskiego. Za Żyrynowskiego! <ścjuszy> <ścjuszy> Naprawdę. Po cholerę ci to. No, za, komuni za komunistę. Nie, no dlaczego? A nie, to jest ten. To jest LDPR. E, no, jest. On jest z tych wszystkich. On trochę od tego, od tego. Czyli taki dostosowaniec. No dobra, i co naród za Putina? Nie no głosuje jakby tam ta partia Jedyna Rosja i partia jest wszędzie ona tam władzi, ta partia wszędzie ludzie tam od niego się znajdują. Dlaczego nie chcesz do niego przemówić? Co ci będzie? Myślisz, że on zobaczy, albo ktoś zobaczy? Oczywiście, że zobaczy. I co ci będzie? A cholera wie. I co, znajdą i wsadzą? Pomógłbyś powiedzieć, że car jest dobry, wszystko jest w porządku, że wezmą cię i wymienią. A i tak mogę powiedzieć. Dlaczego? No, że dobry jest. Ale że zły jest, czy dobry? Car Czar w zasadzie nie powinien być ani dobry, ani zły. Tak, car to jest menadżer. Powinien kierować kopiorososami. Po powinien być tym i tym. Nie, w ogóle dobrze powiedziałeś. Nie powinien być ani dobry, ani zły. Naród wybrał go, żeby on dowodził całym aparatem. No a co wasz car robi? Powinien służyć narodowi. O, no właśnie. A tutaj wychodzi inaczej my służymy carowi no właśnie mówię dlatego, dlatego mówię że jesteście niewolnikami jak car sobie postanowił no to tak będzie was o was nie pytają o zdanie no tak no my tak żyjemy na bogatej ziemi kurwa wszystko mamy kuźwa a my kuźwa w gównie a my w gównie tak i u nas kurwa ten weteranik kurwa kurwa do dodabił, dodał im coś tam a nawet nie dodał na dzień zwycięstwa kurwa dał po 5000 im a żyją kurwa bez gazu na chuj i bez wody kurwa ale dlaczego bez gazu woda jest w studni tak no w sensie chodzi mi nie jest yy, no, są tacy. No, Cary jest dobry. Boicie się mu słowo powiedzieć. Na to wychodzi, tak? No to jest Pana. To, co Pan mówił, ja to powtarzam teraz, że tak wychodzi. I co dużo Waszych zginęło? Z Rakiego Wschodu? No tak. Dlatego, że z dalekiego wschodu nas zbierali. Ile osób? Z kamczatki. Tak jak ja wychodziłem. 600 czy coś koło tego. Z kamczatki. A ile poszło? Dwustatnych dużo było? Nie. Ani jednego. Kuźwa. No nie zapytam. Jak wzięli do niewoli Cię? Zapomniałem zapytać. Najciekawsze. Siedzicie w okopie i co? Tak, na punkcie, obs punkt obserwacyjny mieliśmy i to był mój pierwszy punkt obserwacyjny, najbardziej czyli na froncie, tak, na froncie, tam postawili nas na, i na innym froncie i a później już sami odkopywali, no wykopali, wykopali z okop, a tutaj postawili nas na nowe miejsce i i ktoś tam się pochorował, ktoś się zmęczył, ktoś trzysetny, ktoś. Ktoś yy, do, dostał ranny. No dobra, siedzicie państwo i co dalej? No siedzimy. I około siódmy nad ranem. Moździerz, o, zaczyna działać, yy, i to wszystko wali się. I, i jak zawsze, krótkofalówka nie, nie działa. Nie, nie, nie. W sensie w, na krótkofalówce mówią albo udają, że nie widzą, nie słyszą, albo nie, albo nie wiedzą, i co dalej? No, strzela i ja po prostu. Wylazłem raz, walnęło, obok spadło. Co spadło? Co, co tam, nie wiem. Ogłuszyło wszystkich. Y Wlazłem z powrotem, trochę poczekałem, jeszcze raz wyłażę, znów ta sama sytuacja. Później już nie, nie rozumiałem, co się dzieje. Jak ktoś jest żywy, nieżywy, to już słyszę z ulicy. Wyłażę, patrzę, ludzie. No, odzież, to nie, są mundu to nie były mundury, tylko... Nie, nie, no, nie, no jak służby specjalne, takie zwiadowcze, nie, nie wiem, może to było jakieś wsparcie, pomyślałem, albo coś. O, no to jest to wsparcie, tak. A, wsparcie z innej strony. Spec nas brał do niewoli? Siły zbrojne Ukrainy, no mnie tak. No albo Siły zbrojne, a dlaczego Siły zbrojne? W sensie chodzi mi o to, no, mieli jakiś odzież specjalny, tak? No tak. W sensie chodzi mi o to, że oni byli wszyscy ubrani. Kurczej broń i co i wszystko inne mi, mieli tak jak u nas, z celu, tak jak wy, z sterownikami, tak. No jak u nas. No. My mieliśmy AKM, AKS 74. 762 naboje a oni a oni jak z kosmosu, tak? Nie, oni mieli zwykłe nasze, tylko z różnymi zabawkami, tak, tak. I tutaj wszystko wisiało jeszcze dużo różnych rzeczy, tak. I tutaj wszystko ten, tak, tak. I takie hełmy, no nie wszyscy oczywiście, ale dużo, większość miała. I co oni mówili? No, rosyjskojęzyczni byli, no nieźle, wyobrażasz sobie. No wszystko. Ręce, głowa na ziemię. Tam. Ja się położyłem. Za, zamknąłem oczy. Kask, hełm zrzucili. Wszystko z, z, zabrali, wyciągnęli. Ma, miałeś pieniądze? Nie. Kurczę, mógłbyś wziąć pieniądze, żeby naszym zostało. Na remont. No, wymieniliby spokojnie. Ale rubla, no to by wymienili. No tam trochę miałem pieniędzy. Trochę w domu miałem. Jeszcze jeniec kurczę. Trafił biedny. Mógłbyś wziąć normalnie tych pieniędzy, to byśmy ci pomogli jakoś. Zapaliłeś? Tak.